Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałam przede wszystkim podziękować Pani Profesor Annie Wasik za zaproszenie do wykładu w ramach Festiwalu Nauki. Bardzo mi miło, że Państwo jesteście tym tematem zainteresowani, że tutaj dotarliście. A myślę, że rzeczywiście akurat w przypadku chorób neurodegeneracyjnych, takich właśnie jak choroba Alzheimera, mamy do czynienia z problemem nie tylko pacjenta, ale przede wszystkim tych osób, które z tym pacjentem mają do czynienia, opiekują się nim. Zatem przejdźmy do faktów. Proszę Państwa, to właśnie tę chorobę nazywamy w naszym obecnym czasie, czasie demograficznie starzejących się społeczeństw wysoko rozwiniętych, największym kryzysem społecznym. To jest nazwa zaczerpnięta ze stron World Alzheimer Report ostatniego roku. A dlatego mówimy o tym, że liczba pacjentów z tą chorobą, jak Państwo widzą, przyrasta i to przyrasta w lawinowym tempie. Obecnie szacuje się, że mamy na świecie około 40 milionów pacjentów cierpiących na tę chorobę, ale ta liczba prawdopodobnie ulegnie podwojeniu w najbliższych latach. W Europie jest to około 10 milionów z perspektywami również przyrostu liczby w związku właśnie ze zjawiskami starzenia demograficznego. Jest to choroba stanowiąca najczęstszy zespół otępienny, demencję i ciemna strona długiego życia, ponieważ ryzyko zachorowania na tę chorobę wzrasta znacząco wraz z wiekiem. Jeżeli spotkamy parę 90-latków i będzie to mąż i żona, to prawdopodobieństwo, że jedno z nich będzie cierpiało na tę chorobę, jest dokładnie równe 1, czyli mamy 50% szansy w wieku po 90 roku życia. Niestety, i jest to jedna z chorób, które powodują śmiertelność w różny sposób, nie bezpośredni, ale szacuje się, że ta choroba ma 7 miejsce w rankingu przyczyn zgonów. I jednocześnie możemy powiedzieć, że jest to niezwykle kosztochłonna choroba, zarówno pod względem medycznym leków, i ten rynek jest łatwo oszacować. To są biliony dolarów, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, wkładane w opiekę nad chorymi. Znacznie więcej niż jakiekolwiek wydatki na badania. To jest ledwie ułamek tych kosztów medycznych związanych z opieką nad chorymi. A już nie mówimy o kosztach społecznych, bo przecież właśnie członkowie rodzin, którzy opiekują się chorymi pacjentami, no, muszą ten czas wygospodarowywać ze swoich normalnych obowiązków, także obowiązków służbowych, a pacjenci czy osoby chore, które normalnie pełniły różne funkcje zawodowe, stanowią także problem w aspekcie ekonomicznym instytucji zatrudniających te osoby. To jeszcze w trakcie rozwoju choroby. Choroba trwa długo, około 10 lat, rozwija się stopniowo, a więc te koszty rozkładają się i narastają w czasie, a w momencie, kiedy pacjent przestaje funkcjonować samodzielnie, obciążają rodzinę. Tak więc możemy powiedzieć, że to nie tylko problem medyczny, ale także ekonomiczny i w dużej skali społeczny. Funkcjonowanie rodziny to jest ta podstawowa jednostka przekładająca się na to, jak funkcjonuje społeczeństwo. Dlatego przy tej okazji, ponieważ w dalszej części wykładu ja opowiem Państwu o tym, co robimy zawodowo na co dzień jako naukowcy, badacze, którzy zmagają się z tą chorobą i szukają dróg wyjścia, szukają nowych metod leczenia, lepszej diagnostyki, to zaczniemy tę historię od wskazania takich stron internetowych i jednocześnie organizacji, które mogą rodzinom pomóc w organizacji opieki nad chorymi. Tam Państwo możecie znaleźć na tych stronach właśnie
wykaz organizacji alzheimerowskich w Polsce. Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Chorym z Chorobą Alzheimera, to jest właśnie to źródło. W Warszawie jest siedziba. Na stronach tego właśnie stowarzyszenia znajduje się bardzo wiele praktycznych informacji, wskazówek, dalszych adresów, dalszych stron internetowych. To jest kierunek, który może być Państwu pomocny, jeśli macie do czynienia z pacjentami dotkniętymi tą trudną chorobą. Ośrodki alzheimerowskie, lista ich, a także Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie. Proszę, skorzystajcie Państwo właśnie z tych stron i z tych informacji. Jeżeli będzie potrzeba, to ja na koniec wykładu włączę Państwu tę stronę, jeśli będziecie chcieli Państwo zapisać te adresy dokładniej. A teraz proponuję przejść do drugiej części tego wykładu, czyli chciałabym Państwu trochę opowiedzieć i przybliżyć, na czym ta choroba polega z naukowego punktu widzenia. Proszę Państwa, zła wiadomość dla nas wszystkich jest taka, że każdy może na tę chorobę zapaść, zachorować. Wśród reprezentantów cierpiących na AD, pacjentów z tą chorobą, są właściwie reprezentanci wszystkich zawodów, wszystkich profesji, sposobów na życie. Uważa się i są na to dowody epistemologiczne, że na AD cierpiał Immanuel Kant. Wiadomo, że byli to także znani politycy Ronald Reagan, Harry Winston, były premier Wielkiej Brytanii. Słynni aktorzy, Terry Pratchett, znany pisarz, sportowcy. Także, proszę bardzo, malarze, rysownicy, William Hama, założyciel studia Hanna-Barbera. Wielu innych, kompozytorzy, muzycy, nie ma wyjątków. Jakie są czynniki ryzyka tej choroby, podnoszące prawdopodobieństwo zachorowania na AD? Tak jak mówiliśmy, jest to przede wszystkim wiek, starzenie organizmu, starzenie komórkowe, komórek tego organizmu. Są to także dosyć złożone uwarunkowania genetyczne. Mówi się o tym, że bardzo wiele różnych genów, ich polimorfizmów tak zwanych, drobnych zmian w tych genach, różniących nas jako jednostki, jako osoby, może przyczyniać się do zwiększenia ryzyka, a na czele tej listy są zmiany jednego z genów kodujących receptor lipidowy, tak zwanej apolipoproteiny E4. To właśnie te osoby, które mają izoformę apolipoproteiny E4, a nie E2 czy E3, mają zwiększone ryzyko zachorowania na AD. Wiele innych czynników, takie jak nadciśnienie, palenie tytoniu, liczne stany zapalne, w tym, proszę Państwa, ostatnio szereg doniesień na temat infekcji dentystycznych, po chorobach próchnicy, nieleczone zęby, krótko mówiąc. Także urazy głowy, urazy różnego typu. Natomiast czynniki przeciwdziałające chorobie Alzheimera, i to są dane epidemiologiczne, to edukacja. To jest bardzo prosta zasada. Jeżeli chcemy mieć sprawne mięśnie, ćwiczymy mięśnie. Chcemy mieć sprawne neurony, ćwiczmy neurony. Mówi się także o neuroprotekcyjnej roli edukacji, ćwiczeń, aktywności mentalnej, aktywności umysłowej, innymi słowy. Także aktywność fizyczna. To nie tylko dlatego, że ogólnie organizm jest lepiej dotleniony, lepiej funkcjonuje, ale także dlatego, że ruch indukuje wydzielanie w mózgu czynników wzrostu nerwów i to stymuluje naszą aktywność mózgową, neuronalną. To jest właśnie ten eliksir młodości, w sensie młodości kognitywnej. I wreszcie dieta odpowiednia. To wszyscy wiemy, szukamy podpisów tej diety w molekułach i w sposobie, w jakim odczytywana jest informacja genetyczna, tak zwana epigenetyka, tym się zajmuje.
A tutaj szczególnie dużo informacji jest na temat polifenoli roślinnych, takich jak kombinacje tych polifenoli w winogronach. Mówi się często o diecie śródziemnomorskiej i o jej komponencie wino, prawda, z winogron. To są dane epidemiologiczne, ale to, jak neurolog postrzega tę chorobę, to przede wszystkim atrofia mózgu, czyli wymieranie neuronów, najpierw degeneracja, to jest chroniczna choroba, a więc ten proces trwa latami, najpierw degenerują neurony, a następnie wymierają. Jeśli porównamy sobie mózg osoby zdrowej i mózg osoby cierpiącej na tę chorobę już w zaawansowanym stadium, taki mózg postmortem, to widzimy ogromny ubytek neuronów. Ten mózg jest dużo mniejszy, lżejszy, ma więcej różnego rodzaju pustych obszarów. I proszę Państwa, te neurony wymierają w charakterystycznych obszarach. Po pierwsze w korze mózgowej, czyli tej części mózgu, która odpowiada właśnie za właściwości, zdolności kognitywne, poznawcze, myślenie twórcze. Hipokamp, a więc ośrodek zawiadujący pamięcią i orientacją przestrzenną. I oczywiście Państwo wiecie, że to jest właśnie jeden z głównych objawów i problemów tej choroby, prawda? Niemożność znalezienia własnego domu, adresu i cenniki pamięci. Ale nie tylko, bo neurony wymierają w ośrodku znanym jako amygdala, ciało migdałowate, a to ciało warunkuje emocje, nasze emocje, więc musimy mieć świadomość, że emocje u pacjentów z chorobą Alzheimera nie funkcjonują prawidłowo, a jest to bardzo ważna część naszego funkcjonowania jako osoby w środowisku, prawda? I te humory też no, musimy znosić i wiedzieć, jak postępować z chorym. Jest to atrofia mózgu postępująca. Wiemy dzisiaj, proszę Państwa, że te zmiany molekularne zaczynają się na wiele lat przed objawami klinicznymi, czyli tą fazą kliniczną, nazywamy ją fazą kliniczną. Pierwsze symptomy mogą występować już u tak zwanych pacjentów z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi, czyli po angielsku mild cognitive impairment, MCI się nazywa ta choroba w skrócie. Nie wszyscy pacjenci z łagodnymi zaburzeniami rozwiną chorobę Alzheimera, ale niektórzy z nich niestety tak. I te łagodne zmiany, które no, można złożyć na karb stresu, przemęczenia, u niektórych z tych osób niestety mogą się rozwinąć w bardziej zaawansowane stadia AD, a następnie rozprzestrzenić na duże obszary mózgu w końcowych stadiach. Ogólnie rzecz biorąc, ta faza kliniczna to około 10 lat. Może trwać ta choroba, może być niestety także szybciej, ale to jest statystyczna średnia. No i wiecie Państwo, że mamy pewne leki, którymi możemy interweniować. Na szczęście mamy je. Ja Państwu opowiem trochę o tym, jak te leki funkcjonują, jak one działają. Obecnie to jest duży postęp, ponieważ pacjenci zgłaszają się już nie w tym stadium zaawansowanym, kiedy tak naprawdę trudno było o jakąkolwiek interwencję, bo tych neuronów w mózgu już po prostu nie było, nie było co ratować i co leczyć. W tej chwili pacjenci zgłaszają się wcześniej i to jest dobrze, bo leki są dostępne i warto przynajmniej spowolnić rozwój tej choroby. Ale to jest obserwacja z ostatnich lat, ponieważ wcześniej pacjent zgłaszał się dużo później i niestety szanse jego leczenia oczywiście były mniejsze. To zagadnienie, kiedy możemy wykryć chorobę Alzheimera, odnosi się do metod diagnostycznych. I to jest tak, że rzeczywiście te wczesne stadia jest nie tak łatwo nam zdiagnozować, prawda? Obecna diagnostyka choroby Alzheimera opiera się przede wszystkim na identyfikacji charakterystycznych objawów, które neurolog, neuropsycholog
na podstawie odpowiedniego testu może dobrze sklasyfikować. Można rozpoznać, że to są błędy pamięci, charakterystyczne dla utraty tych kognitywnych funkcji i innych funkcji poznawczych typu alzheimerowskiego. I takie mamy testy jak Mini Mental State Examination, mają angielskie nazwy, czy Clinical Dementia Rating. No, chodzi ogólnie rzecz biorąc o testy neuropsychologiczne przede wszystkim, które wychwytują cechy znamienne, fenotyp tej właśnie choroby. Ale to nie wszystko. Staramy się, proszę Państwa, przejść od objawów do molekularnych korelantów, czyli do takich zmian biochemicznych, które ułatwią nam tę diagnostykę i bardziej ją zobiektywizują. Służy temu neuroobrazowanie, czyli takie metody jak PET, MRI, SPECT. One znacząco mogą wesprzeć diagnostykę choroby Alzheimera, uściślić ją, wykluczyć inne zaburzenia typu glejaki czy inne zmiany neurodegeneracyjne, neurologiczne choroby. Ale wymagają skomplikowanego sprzętu, kosztownej ekspertyzy technicznej. Druga metoda istniejąca do diagnozy choroby Alzheimera to są tak zwane biomarkery w płynie mózgowo-rdzeniowym. Wymaga to badanie biopsji lędźwiowej, pobrania tego płynu mózgowo-rdzeniowego, w którym szukamy odzwierciedlenia podstawowych zmian biochemicznych występujących w mózgu w chorobie Alzheimera. I to są dwa takie białka, amyloid i tau. Wykonujemy to badanie, ale jak sobie Państwo zdajecie sprawę, nie u wszystkich pacjentów, zwłaszcza starszych, można to badanie wykonać. Bardzo trudno jest je wykonać na przykład w przebiegu, w monitorowaniu próby klinicznej z jakimś nowym lekiem, bo to są wielokrotne pobrania. Także to, czego w tej chwili poszukujemy w obszarze choroby Alzheimera, to są markery z krwi. I właśnie moja grupa pracuje nad takim podpisem molekularnym tej choroby, a nie tylko moja, to jest szereg grup na świecie, właśnie w komórkach krwi czy w surowicy krwi. I to jest wielkie wyzwanie i wielka potrzeba, aby łatwo, w łatwo dostępnym materiale uzyskanym od pacjenta móc tę chorobę diagnozować i móc ją diagnozować jak najwcześniej poprzez pobranie próbki krwi. Bo jak Państwo wiecie, te zmiany kognitywne to już jest ta kliniczna faza i te pewne zmiany charakterystyczne dla Alzheimera to jest ta późna faza. Także wczesna diagnostyka jest możliwa właściwie tylko w oparciu o markery biochemiczne. I tego poszukujemy. Terapia, kilka słów o terapii. Ta dostępna terapia to jest terapia objawowa. Leczymy symptomy tej choroby. Nie umiemy jej odwrócić, nie umiemy jej całkowicie zatrzymać, ale potrafimy ją spowolnić, złagodzić jej objawy. I to już jest bardzo dużo. W Polsce ta terapia rozpoczęta została w 1999 roku, w Stanach Zjednoczonych 3 lata wcześniej, więc zobaczcie Państwo, to jest wyścig czasu. Gdyby nie postęp badań, nauki, tych leków by nie było, bo to są właśnie leki pochodzące z laboratoriów. To są główne 4 leki. Jak powiedzieliśmy, jednym z objawów tej choroby jest utrata neuronów w obszarach hipokampalnych, korowych i są to głównie tak zwane neurony cholinergiczne, w których neuroprzekaźnikiem, czyli taką cząsteczką, która między jednym neuronem a drugim przewodzi informacje, jest acetylocholina. I tej acetylocholiny, w związku z tym, że tych neuronów jest coraz mniej, one degenerują, wymierają, jest bardzo mało, więc to, co robimy, to hamujemy jeszcze taki enzym, który ją dodatkowo rozkłada. Przeciwdziałamy spadkowi poziomu tej acetylocholiny jako neuroprzekaźnika pamięci, bo to jest neuroprzekaźnik pamięci w tych neuronach. I te inhibitory to są właśnie te leki znane pod nazwami donepezil, rivastigmina, galantamina. Ja podałam Państwu tutaj lata, w których FDA zaaprobowało te leki. One również znajdują się na polskim rynku. To jest podstawowa broń lekarza w tej chwili przeciwko chorobie Alzheimera.
Drugim takim zjawiskiem, który widzimy w neuronach dotkniętych chorobą Alzheimera, jest spadek poziomu jonów wapnia. To są bardzo ważne jony wapniowe. One umożliwiają komórce nerwowej przewodzenie informacji wewnątrz komórki. Są właśnie w komórkach nerwowych niesłychanie ważne, nerwowych i mięśniowych, tych pobudliwych tkankach. I my wiemy, że ten poziom spada wapnia w komórkach starych, a w Alzheimerze spada jeszcze bardziej. Nasilony znacząco jest to proces. Receptor w błonie komórkowej, który umożliwia napływ tych jonów do komórki, to jest receptor NMDA. I to właśnie antagonista tego receptora, czyli tak zwana memantyna, jest lekiem. Hamujemy napływ tych jonów wapnia, przeciwdziałamy tym. W Polsce to jest Ebixa i Axura. I to jest druga linia obrony. Nie u wszystkich pacjentów można stosować, nie wszyscy dobrze to tolerują, ale te dwie grupy leków są przepisywane przez lekarzy. Zwalcza się ponadto stres oksydacyjny, stosując witaminy E i C, tak zwane zmiatacze wolnych rodników. A dodatkowo wsparciem w leczeniu są leki psychotropowe, które oczywiście oddziałują na objawy psychopatologiczne, które też w tej chorobie mogą wystąpić. Ale musimy powiedzieć, że podstawowe dwa wyzwania w obszarze choroby, taką jak choroba Alzheimera, które mogłyby pomóc rodzinom i lekarzom w walce z tą chorobą, to są metody wczesnej diagnostyki, żeby tę chorobę jak najwcześniej uchwycić, wtedy, kiedy jeszcze możemy zareagować i działać na neuron, który zaczyna nam źle funkcjonować, czy mieć zmiany molekularne, jakie jesteśmy w stanie wychwycić. No i oczywiście chcemy leczyć przyczyny tej choroby. Jeśli mamy wyleczyć przyczynę, to musimy rozumieć, co ją powoduje i zaatakować te cele, tak zwane punkty przyczepu leków, które są kluczowymi dlatego, żeby ten proces starzenia poszedł w złą stronę i był tym procesem chorobotwórczym prowadzącym do AD. Także to poszukiwanie przyczyn jako celu nowych terapii i podstaw diagnostyki to jest wyzwanie dla świata nauki i właściwie jedyna droga. Inaczej tego nie rozwiążemy. Zaczęliśmy szukać w tkance mózgowej. Jak już Państwu wspominałam, tam są dwie podstawowe zmiany. My widzimy tak zwane splątki neurofibrylarne w komórkach. To jest takie badanie histopatologiczne. I te splątki zbudowane są z białka tau hiperfosforylowanego. A poza tym na zewnątrz komórek neuronalnych są złogi, tak zwane płytki starcze czy amyloidowe, złożone z białka amyloidu, peptydu amyloidowego, który agreguje. Jedno i drugie białko jest nieprawidłowo zwinięte, coś się z tym dzieje, zła jest obróbka. To jest rysunek samego Alzheimera, który te zmiany już widział ponad 100 lat temu, tak? 1906 rok, kiedy opisał pierwszy przypadek. Więc na pytanie o mechanizm zawiadujący tą chorobą, wywołujący lawinę zdarzeń prowadzących do choroby Alzheimera, odpowiedziano w ten sposób, mianowicie, że to może być spowodowane przez ten amyloid beta lub przez to białko tau. No, powstały dwie podstawowe hipotezy. Wydaje się tak bardzo, prawda, oczywista sprawa, żeby zbadać przyczynowość tych białek. My wiemy, jakie są funkcje białka tau w zdrowym neuronie. On stabilizuje tak zwane mikrotubule, czyli swego rodzaju kable, po których wędrują w neuronie do tych odległych części cząsteczki zdrowotne, cząsteczki sygnałowe. Natomiast w chorobie Alzheimera to białko jest hiperfosforylowane, jest zmienione, co powoduje, że te mikrotubule się rozpadają, neuron jest źle odżywiony i źle funkcjonuje. I my znamy tak zwane kinazy, białka, które dokonują tej fosforylacji, czyli tej niekorzystnej zmiany dla białka tau. I obecnie w klinice już
szereg prób klinicznych leków, które hamują te właśnie inhibitory. Także to jest bardzo dobra wiadomość dla nas wszystkich, że my te drogi molekularne rozszyfrowujemy i próbujemy nowe związki, ale zanim one wejdą do praktyki klinicznej, one muszą przejść szereg bardzo rygorystycznych prób przedklinicznych. 3 stopnie badania przedklinicznego, 1, 2, 3 na coraz większych populacjach ludzkich, trwające wiele, no w gruncie rzeczy to są lata badań, a poprzedzone muszą być badaniami przedklinicznymi, czyli testami na zwierzętach. Nie możemy ich od razu wprowadzić do organizmu ludzkiego, nie znając ich profilu toksykologicznego chociażby, prawda? Dla całego organizmu. Tego się nie da pokazać na pojedynczych komórkach hodowanych. Musimy zobaczyć, jak cały system odpowiada na te leki. Proszę Państwa, taka podstawowa hipoteza, która przez wiele lat dominowała w obszarze choroby Alzheimera, to jest właśnie rola białka amyloidu beta. A to dlatego ta optyka skupiła się na tym białku, a nie na białku tau, chociaż jak mówię, te leki na tau przeciwko zmianom białka tau też są rozwijane, że znaleziono grupy pacjentów z tak zwaną rodzinną formą choroby Alzheimera. To są tacy pacjenci, którzy mają w rodzinach właśnie osoby chore, w pierwszym stopniu pokrewisa, ale przede wszystkim mają mutacje w genach i to są mutacje dominujące. Choroba Alzheimera się dużo wcześniej u nich rozwija, bo niestety już są to pacjenci w 30 roku życia, 35, 40, a więc dużo wcześniej niż normalnie, bo jednak ta sporadyczna forma to jest choroba dużo starszych osób po 65 roku życia. I te mutacje znaleziono w 3 białkach: prekursor amyloidu, presynina pierwsza i presynina druga. I cóż, i rozszyfrowano, to jest bardzo duże osiągnięcie, rozszyfrowano cały ten proces trawienia białka prekursoru amyloidu przez presyninę pierwszą i presyninę drugą. To są białka, które mają w tym znaczący udział. To białko amyloidu to sobie jest zakotwiczone w błonie komórkowej. Tutaj Państwu przedstawiłam to bardzo schematycznie. I najpierw jest w tak zwanym szlaku amyloidogennym trawione przez enzym beta-sekretazę. To jest odcinanie takiego odcinka zewnętrznego tego białka. A potem właśnie przez tą gamma-sekretazę, która w swoim centrum aktywnym ma presyninę pierwszą lub presyninę drugą, jedno z tych dwóch białek ulegających mutacji. I to ta gamma sekretaza odcina od tego białka taki fragment, niezwykle niestety szkodliwy, bo on po wycięciu zaczyna agregować. I to właśnie ten fragment najpierw tworzy tak zwane oligomery, tego przybywa, a później powstają te osady płytek amyloidowych, które po prostu no, utrudniają szybką pracę mózgu, bo blokują komórki, dopływ ich informacji, ich komunikację pomiędzy neuronami, dopływ składników odżywczych także. Więc to jest rzeczywiście już droga do takiej poważnej patologii, jak się ten amyloid zaczyna nam odkładać. No i cóż, i do kliniki skierowano szereg leków, opracowano inhibitorów tej presyniny pierwszej, presyniny drugiej, tych enzymów trawiących, czyli wszystko to, co można było zrobić na drodze rozkładu i wycinania tego białka amyloidu, to właściwie zrobiono, łącznie z immunizacją, czyli zarówno bierną, jak i czynną, czyli podawaniem przeciwciał, przede wszystkim zwalczających ten amyloid beta. No i to badano w próbach klinicznych. Niestety, do tej pory nie mamy dobrych wiadomości z tych prób klinicznych. To jest taki obraz, który ja pokazuję, żeby Państwu zilustrować, jak wytężone to są badania. Stany Zjednoczone, 380 prób klinicznych, Europa, no w tej chwili to jest ponad 160. Właściwie na całym świecie tego typu badania kliniczne z różnymi lekami są prowadzone. I proszę Państwa, jednak występuje szereg objawów ubocznych, czy też te leki, bo to był główny problem, że one owszem, coś by pozwalały nam robić, ale niestety
psują też jakieś inne elementy w funkcjonowaniu komórki. No i w związku z tym te leki celowane na amyloid beta to do tej pory nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, mimo ogromnych nakładów na te badania. To są naprawdę biliardy dolarów, które zainwestowano, zwłaszcza w wysoko rozwiniętych krajach, zwłaszcza Stany Zjednoczone mają niezwykły budżet na te badania. No i cóż, i właściwie wydaje się, że my musimy trochę inaczej spojrzeć na przyczyny choroby Alzheimera. Bo to niepowodzenie przypisuje się kilku elementom. Jednym z nich jest to, że właśnie jak nie mieliśmy dobrych metod diagnostycznych do wczesnej diagnostyki, to byli to chorzy, którzy mieli już zbyt poważne też uszkodzenia mózgu i dlatego między innymi te leki nie miały wielkiej szansy działania, bo już wiele z tych osób miało zbyt zaawansowaną degenerację. Druga hipoteza jest taka, że my trochę źle patrzymy na chorobę Alzheimera, bo zauważyliśmy te dwie podstawowe zmiany, ale wydaje się, że one są na końcowych etapach choroby Alzheimera, a te zmiany molekularne wcześniejsze to jest właściwy klucz, tak jakby ten amyloid to jest reakcja na to, co się popsuło wcześniej. Komórka wydziela ten amyloid i odtrawia te elementy, fosforyluje to białko tau, ale coś to powoduje wcześniej. I szukamy tej wcześniejszej przyczyny molekularnej w tej chwili. I takie właśnie badania zainspirowały moją grupę. My jesteśmy jednymi z wielu badaczy, którzy szukają tych innych przyczyn. Znajdujemy się właśnie tutaj, w Instytucie Nęckiego, po prawej stronie od wejścia. Jak Państwo spojrzycie, to nasze laboratorium jest właśnie na tym piętrze. I tak wyglądają nasze laboratoria. Tutaj hodujemy komórki, które uzyskujemy od pacjentów z chorobą Alzheimera. Także modele różne, staramy się zrozumieć, co się w tych komórkach molekularnie zmieniło. Analizujemy też tkanki postmortem od pacjentów. To jest właśnie taki zestaw do analizy histologicznej tych tkanek. Staramy się odczytać, co jeszcze oprócz amyloidów w tych tkankach charakterystycznego ulega zmianie. I proszę Państwa, jesteśmy takim laboratorium, które współpracuje na zasadach i naukowych, i usługowych. I jako taka placówka jesteśmy dość unikalni w obszarze badań przedklinicznych. W tej naszej części Europy takie placówki znajdują się także w innych państwach, ale nie ma ich zbyt wiele i my współpracujemy także z tymi zespołami. Wracając do naszego pytania o te nowe perspektywy, horyzonty badania wczesnych przyczyn choroby Alzheimera, to tutaj najbardziej prawdopodobne wydają się takie hipotezy, które mówią, że to stany zapalne mają bardzo duże znaczenie w rozwoju tej choroby, w odpowiedzi na te zmiany. Stres mitochondrialny endoplazmatycznego retikulum to są takie dwa podstawowe zespoły w komórce. Jak komórka reaguje na stres? My wiemy, że ten stres na nas wszystkich oddziałuje i on coś powoduje na poziomie biologii komórki. I to właśnie te zjawiska badamy. Mitochondria to są centra energetyczne komórki, bardzo istotne miejsce i te właśnie centra zostają zaburzone w chorobie Alzheimera. Sposób, w jaki tworzymy energię, w jaki neuron pozyskuje energię do swojej pracy. Neurony bardzo dużo energii zużywają, to jest niezwykle istotny element funkcjonalności. A także zaburzenia cyklu komórkowego. I to jest, proszę Państwa, ja Państwu chcę powiedzieć, że neuron nie powoduje, dojrzały neuron, nie w rozwoju, ale dojrzały neuron nie ma prawa być przyczyną nowotworu, tak? On nie proliferuje. Ale właśnie, podobnie jak w nowotworach, to właśnie te białka, które odpowiadają za proliferację, za dzielenie się komórki, tam się coś psuje i tak jakby ten Alzheimer to jest coś takiego jak choroba nowotworowa. Zauważcie Państwo, że to są dwie
wielkie choroby cywilizacyjne związane z wiekiem, ze starzeniem, z procesami starzenia. I to właśnie w tych procesach takich kluczowych, no decyzji o losie komórki, czy ja mam się podzielić, czy ja mam się zestarzeć, czy ja mam umrzeć śmiercią samobójczą, to komórka tym bardzo musi dokładnie regulować, bo takie są jej drogi, takie są jej możliwości. Ona się może też zestarzeć w sposób planowy. I tutaj się ten mechanizm uszkadza. Wiemy, że te mechanizmy są istotne i wiemy, że to nie jeden proces, ale te wszystkie stanowią kontrybucję do bardzo złożonego obrazu, jakim choroba Alzheimera jest. Mamy tu do czynienia z wyzwaniem naukowym, bo to, proszę Państwa, nie jest tak, że mamy jeden gen, w którym mamy jedną mutację i to nie jest choroba jednoelementowa. Z nią możemy walczyć. Z chorobą wirusową możemy walczyć, mamy wirusa, mamy dokładnie określony cel, prawda? My wiemy, zbadamy białka tego wirusa i szukamy tej luki, gdzie uderzyć, ale mamy jednego wroga. Tutaj mamy szereg procesów i to związanych z wiekiem. I to jest naprawdę niezwykle wielkie wyzwanie, ponieważ my musimy opracować w ogóle podejście metodyczne do zrozumienia tak wieloskładnikowych chorób, jak to jest powiązane i jak to leczyć, żeby nie powodować efektów ubocznych. Tak? To jest wielkie pytanie o to, czy możemy odwrócić starzenie tak naprawdę, powstrzymać starzenie. Zwolnić na pewno, bo mamy osoby, które bardzo dobrze funkcjonują, czyli zachowują ten stan, powiedzmy, młodości czy dojrzałości, mimo nakręcającego się zegara z datami, prawda? Więc to wiemy, że to może przebiegać tak lub tak. Trzeba tylko rozszyfrować, co takiego jest u tych osób, które tak potrafią świetnie funkcjonować w starszych latach. Mamy stulatków bez demencji, a więc zbadajmy ich mechanizm molekularny, co mają takiego w neuronach, co ich chroni, dzięki czemu zachowują sprawność tak długo. I to jest właśnie podejście naukowe naszych lat. To jest, występuje wiele sprzężeń pomiędzy tymi zjawiskami a produkcją amyloidu beta i białka tau, a więc widzimy zależności, a utratą i śmiercią neuronu. To w tej chwili to są takie główne, powiedzmy, kierunki rozwoju badań w chorobie Alzheimera. My w tych badaniach stosujemy, jak Państwu mówiłam, komórki ludzkie. Mamy próbki neuronów post-mortem, czyli z krawki mózgu i to jest tkanka, która pozwala nam mieć wgląd w proces patologiczny, ale to jednak są końcowe stadia tej patologii i nie możemy tego procesu jako takiego śledzić, prawda, na tych wcześniejszych etapach. Dlatego stosuje się komórki obwodowe od pacjentów, jak również dlatego, że jest to bardzo obiecujący materiał diagnostyczny. I tutaj szukamy tych zmian. My wiemy, że w chorobie Alzheimera zmiany występują nie tylko w mózgu. Te komórki obwodowe, tak jak komórki skóry czy komórki krwi, one mają zmiany molekularne i mają je bardzo wcześnie. Już u tych pacjentów z łagodnymi zaburzeniami jesteśmy w stanie to wykrywać. Jednak jeśli chcemy zrozumieć sam proces neuronalny, to takie badania musimy sprawdzić w tkance specyficznej neuronalnej, czy te procesy, które znajdziemy na obwodzie, to jest to samo w neuronie. I tutaj, proszę Państwa, w ostatnich latach pojawił się niesamowity model. Mianowicie my potrafimy pobrać komórkę skóry, rozhodować ją, zmienić jej pamięć i sprawić, żeby ona była neuronem hodowanym in vitro. I w takich właśnie neuronach, pierwszych ludzkich neuronach, które możemy hodować w hodowli bez biopsji z mózgu, prawda, bo to jest niezwykle trudne i ryzykowne, no to właśnie tutaj szukamy charakterystycznych dla neuronów zmian molekularnych. Z licznymi jeszcze pytaniami co do samego modelu, ale ten postęp jest rzeczywiście ogromny w tej dziedzinie. Ja Państwu chcę powiedzieć, że my główne nasze badania, te opublikowane, przeprowadziliśmy w limfocytach od pacjentów i tutaj poszukiwaliśmy wczesnych biomarkerów i jednocześnie te biomarkery, czyli te zmiany, to są też te zmiany, w których chcemy uderzyć lekiem,
prawda? Więc to są te cele terapeutyczne i mamy unikalny zbiór limfocytów pacjentów w banku komórek ze sporadyczną formą, z rodzinną formą, tych wczesnych pacjentów ze wczesnymi zmianami i kontroli. Gdyby ktokolwiek Państwa chciał, jesteśmy członkiem zintegrowanego Biobanku Europejskiego, gdyby ktokolwiek Państwa chciał oddać krew na przykład do grupy kontrolnej, to my bardzo zapraszamy. Współpracujemy ze szpitalem na Wołoskiej, tam można oddać krew do tych badań. Ja zostawię Państwu kontakt na koniec wykładu do mnie i zachęcam, bo to jest też bardzo ważny wkład umożliwiający nam te analizy. Odkryliśmy kilka nowych mechanizmów patogenezy i też biomarkerów AD w krwi. Mamy szereg publikacji na ten temat i to są białka, molekuły znane jako białka, jak również taka nowa klasa cząsteczek RNA, które nazywamy mikroRNA. Nie było wiadomo, co te mikroRNA właściwie robią. Było wiadomo, że one w organizmie są. Obecnie mamy coraz więcej informacji na temat roli tych cząsteczek, roli funkcjonalnej i regulatorowej w komórce. I te zmiany tak zwanego profilu mikroRNA wykrywamy, widzimy w surowicy pacjentów, w krwi pacjentów, innymi słowy, z chorobą Alzheimera. To jest opatentowany profil, a w tej chwili staramy się, szukamy partnera biznesowego, kto byłby w stanie w taką diagnostykę inwestować i dalej rozwijać tę metodę. Także to są główne nasze naukowe osiągnięcia. Ja już tutaj mówiłam Państwu o tym, że te badania potwierdzają przydatność limfocytów jako materiału do wczesnej, łatwiejszej diagnostyki AD, także testowania leków i monitorowania ich skuteczności. I jednocześnie mogą być źródłem na temat mechanizmów molekularnych. Możemy je pobierać śledząc od różnych pacjentów w różnym wieku, także od osób kontrolnych, więc właśnie tego typu badania prowadzimy. I również tutaj zauważyliśmy, że te mechanizmy sporadycznej, rodzinnej choroby są trochę odmienne i wymagają odmiennego podejścia leczniczego. Dużo mówimy w tej chwili o tak zwanej spersonalizowanej medycynie, więc to są tego typu wyniki, które również na takie zależności wskazują. Ja Państwu chciałam też powiedzieć, że w kontekście tych wszystkich badań my mamy pewną wizję patogenezy, czyli początków tej choroby. I to się wydaje, że to przypomina taki system rzeki. Czyli mamy początki z drobnych zmian. Typu, no wiek oczywiście, proces starzenia, te drobne urazy, infekcje, mówiłam o tym Państwu, stany zapalne, niedoleczone, nadciśnienie, bardzo ważna grupa ryzyka, otyłość i cukrzyca. Wiemy, że te właśnie zmiany podnoszą ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera. To nie znaczy, że osoba, która cierpi na nadciśnienie, rozwinie chorobę Alzheimera. To znaczy, że ryzyko rozwinięcia, prawdopodobieństwo wystąpienia choroby jest większe. Także te różnice genetyczne, o których wspominałam, między innymi apolipoproteina 4, izoforma. I to są takie uszkodzenia, nazwijmy to generalnie, które wywołują pewien typ odpowiedzi molekularnej, charakterystyczny, bo w tej odpowiedzi właśnie widzimy takie komponenty jak ten stres oksydacyjny, zmiany białek regulujących cyklem komórkowym, czyli tą proliferacją, zaburzenia wapniowe i zaburzenia mitochondrialne, o których też Państwu mówiłam. W ich wyniku, jak sądzimy, dopiero na późniejszych etapach rozwoju tej patologii dochodzi do zaburzeń białka tau i białka amyloidu. I w związku z tymi zmianami cała ta komórkowa równowaga się przestawia. I dlatego właśnie możemy mieć problem z lekami przeciwko abeta i tau podawanymi pacjentom późno. To nie ma sensu, bo ta równowaga komórkowa już jest gdzie indziej. To jest tak, jakbyśmy próbowali leczyć osoby cierpiące na raka płuc
przez odstawienie palenia, prawda? Przyczyna, a już cały metabolizm poszedł do przodu. Metabolizm komórkowy. Także wiecie Państwo, Churchill powiedział, że to nie jest początek końca, ale jest to koniec początku i my mniej więcej w tym punkcie jesteśmy naszej drogi w rozumieniu tej choroby. A na koniec chciałam Państwu właśnie jeszcze trochę powiedzieć o tych wielkich odkryciach i postępie dotyczącym choroby Alzheimera i związanym z komórkami macierzystymi. Na pewno Państwo słyszeliście z różnych źródeł o nadziejach medycyny z zastosowaniem tego modelu. Komórki macierzyste, a cóż to takiego? No przede wszystkim to jest taka komórka, która potrafi się podzielić w dwojaki sposób, czyli tą proliferację może zrobić w sposób symetryczny, odtwarzając samą siebie, tak jak bakteria, pyk, jestem w dwóch osobach, lub taki podział przeprowadzić, kiedy z komórki A powstaje komórka B, czyli ona się jednocześnie różnicuje, zmienia program swój, prawda? No i świetnie. I my te komórki macierzyste kojarzymy po pierwsze i przede wszystkim z zarodkiem. To są takie totipotencjalne, czyli wszystko mogące. Te komórki mogą jeszcze do stadium blastuli w rozwoju ontogenetycznym absolutnie każdą tkankę wytworzyć. To tutaj dużo rzeczy robiono, zmieniając ich pozycję i wspaniale one odtwarzały wszystkie tkanki, tak? Ale takie komórki o potencjale macierzystym, trochę mniejszym niż te zarodkowe, mamy także w organizmach dorosłych, w szpiku kostnym, w tak zwanych kryptach jelitowych, w mieszkach włosowych, w krwi obwodowej także, tylko bardzo nieliczne, w tkance tłuszczowej. I proszę Państwa, my wiemy, że ten potencjał, tak jak mówiłam, się zawęża od takich wszystko mogących do dużo mogących, do średnio mogących, czyli to, jaki początek, jakim komórkom one mogą dać drogę, się zawęża, ale to właśnie te komórki z dojrzałych tkanek, te macierzyste, są w próbach klinicznych obecnie jako taka tkanka, która może odrodzić inne tkanki, prawda? Czyli dokonujemy przeszczepu tych tkanek, tych komórek i widzimy także w przypadku uszkodzeń nerwów w mózgu, takie transplanty no dają szansę powodzenia. To się wykonuje także w przypadku pacjentów z chorobą Alzheimera i są dość dobre i obiecujące wyniki. Stwardnienie rozsiane, guzy mózgu, to bardzo wiele różnych schorzeń, także neurodegeneracyjnych. Natomiast te komórki dojrzałych tkanek, one mają ten mniejszy potencjał i tu jest problem, bo taki naprawdę duży potencjał i dużo tych komórek, które mogą się odradzać, to jednak te tkanki embrionalne i ta blastocysta, z której jak wyjmiemy komóreczkę i wyjmiemy ją na szalkę i damy odpowiedni czynnik wzrostu, czyli ten sygnał, który jej mówi, a mam być tkanką mięśniową, a mam być tkanką neuronalną, to ona, proszę Państwa, to nam wykona. No ale praca z embrionami, to jak sobie Państwo zdajecie sprawę, to jest wątpliwa i etycznie, i źródło tych komórek jest niezwykle trudne, krótko mówiąc, i w ogóle niedopuszczalne są w prawach wielu państw tego typu doświadczenia. Kilka lat temu, 2012 rok, obalono dogmat o nieodwracalności różnicowania komórkowego. John Gurdon był u nas nie tak dawno temu na kongresie, który współorganizowaliśmy z panią Anią, a Shinya Yamanaka w Japonii. To właśnie dwie postacie świata nauki nagrodzone Nagrodą Nobla, które udowodniły, że to można zmienić. Mianowicie Shinya pokazał, że te komórki, zwykłe komórki, takie jak komórka skóry, zróżnicowane, można im odwrócić pamięć przez wprowadzenie czynników, tak zwanych czynników transkrypcyjnych. I on zidentyfikował ten zestaw czynników, którymi to można zrobić. I co to powoduje? Otóż to otwiera nowe możliwości badania i leczenia także choroby Alzheimera. Mówimy tu o tak zwanych indukowanych, pluripotencjalnych komórkach macierzystych. Można pobrać biopsję skóry od pacjenta czy od osoby zdrowej i wprowadzić
wektory, które będą niosły te czynniki transkrypcyjne, czyli takie czynniki, które zidentyfikowaliśmy w komórce macierzystej i one za ten program macierzystości odpowiadają. Z tych komórek fibroblastów wyprowadzić te indukowane pluripotencjalne komórki, następnie podziałać na nie czynnikiem wzrostu nerwów, zespołem takich czynników i uzyskać na szalce ludzkie neurony, aby testować leki, sprawdzać różne teorie dotyczące i wyjaśniać mechanizmy choroby Alzheimera. No i oczywiście jest to niezwykłe źródło do badań medycyny regeneracyjnej. Także proszę Państwa, chciałabym, żebyśmy widzieli, jak wielki optymizm wynika z tych badań, ponieważ generacja nowych leków zwalczających zmiany amyloidy białka tau to już jest rzeczywistość i to już bardzo może pomóc. Wiemy, że te cele u części pacjentów ze wczesnymi zmianami będą skuteczne, mogą być skuteczne. Poszukujemy nowych przyczyn AD i tych punktów uchwytu leku i wczesnych biomarkerów w złożonych procesach i takie podpisy też powstają, więc ta diagnostyka będzie coraz lepsza, to wymaga czasu i nakładów, ale w tę stronę się rozwijamy. No i oczywiście wielkie światło dla medycyny regeneracyjnej z zastosowaniem komórek macierzystych, tych izolowanych z dojrzałego organizmu, ale przede wszystkim tych reprogramowanych. To jest wielkie nowe odkrycie i myślę, że w medycynie będziecie Państwo jeszcze na pewno słyszeć o tych postępach. Ja chciałam tutaj podać Państwu mój e-mail, podziękować wszystkim moim współpracownikom z laboratorium, także współpracownikom w Polsce i na świecie i instytucjom fundującym nasz program, a Państwu dobrego, zdrowego życia, długo i szczęśliwie, jak się mówi, bez wszelkich zmian neurodegeneracyjnych Państwu i Państwa rodzinom, bo jest to bardzo ciężka choroba. Dziękuję bardzo.